Cześć, jestem Daniel i właśnie chciałem was zaprosić tutaj normalnie wszystkich na nowy program, w którym razem z Marcinem będziemy prowadzili program, którym razem z Marcinem będziemy rzucali naszymi gałkami ocznymi na zwiastuny filmów, które swojej premiery jeszcze nie miały, i program nazywać się będzie Na pierwszy rzut oka. Taka sympatyczna gra słów. Tak więc do roboty, do dzieła. Skala oceniania będzie od 1 do 6 klapsów. Hansel i Gretel. Czyli niemiecki przepis na czarownicę w sosie pomidorowym. Czyli Jaś i Małgosia. Czyli Jaś i Małgosia, tak. We współczesnej ekranizacji kultowej bajki. No nie wiem, czy to jest akurat ekranizacja, bardziej jakaś alternatywna wersja dla ludzi, którzy uwielbiają piłę i lubią patrzeć, jak czarownice mają rozrywane flaki na ekranie, no ale... Nie, no, ja pamiętam, to wszystko było w tej bajce. Tak, jasne. No zobacz, te efekty specjalne, ten strzał. Tak, tak. Fajna pani. I tak, Hansel i Greta, czy jakiej tam... Nie wiem, dlaczego to się nie nazywa Jaś i Małgosia w polskiej wersji, ale no cóż. Ten, powiedzmy, że Jaś i Małgosia to takie big bad motherfuckers, którzy sieją po strach wśród czarownic i wśród ludzi. Szkoda, że takiej Małgosi nie miałem w przypadku. No dobra, Daniel, no to co byś zrobił z taką Małgosią, jakbyś ją miał w przedszkolu? W przedszkolu, podkreślam. Czyli jeszcze nie masz mózgu. Nic, bo nie miałem czym. Wróćmy do zwiastunu. Wybuchające wybuchy. Tak, Daniel chciał powiedzieć po prostu, że jak będziecie na seansie 3D, to uważajcie, żebyście nie dostali piernikiem w głowę z domku Baby Jagi. Paramount Pictures. Proszę bardzo. Nie, no ja nie mogę. Jak patrzę na tą Małgosię, to po prostu jeszcze raz chyba przeczytam tą bajkę. To znaczy, nie jestem ten, trochę dziwnie to brzmiało. Tak, jesteś bardzo taki nastawiony pozytywnie do małych dzieci. Ale a propos trailera jeszcze, to... Nie, umówmy się, że tego zdania nie było. Tak, trailer jest bardzo efektowny i zapowiada się kupa akcji. Czy ta kusza strzelała z dwóch stron? Tak. Ta kusza strzelała z obu stron? Dobrze, że na siebie nie mógł skierować ognia. Niesamowite. Jak tam wsadzali bełty do tej kuszy? O, coś dużego. Coś dużego. Wolny żart, widziałeś jej minę? Tak, Jaś i Małgosia. To może być coś, co warto zobaczyć. Temu filmowi zgodnie przyznajemy 4 klapsy. On bardzo lubił tlen. I chciał z nią być, bo ją kochał, ale ona nie chciała z nim być, bo nie wiedziała, czy go on ją kocha. Dlatego skoczyli razem do rzeki. Przynajmniej cnotę straciliście razem. Wspaniale się z tobą leży na tym kocyczku. Czyli nowy film Jacka, bo nie wiem, co tam pisało, ale w każdym razie film nosi tytuł Nieulotni. Tak jak nieulotny jest natura z butelki, gdy przesączysz go przez chleb. I z tego, co już tutaj można zaobserwować, on jest zawodowym nurkiem. I najprawdopodobniej jest to kolejne typowe love story. Sidło. Tak, oczywiście. Chociaż niektóre sceny wskazują na to, że będzie to nieco psychiczne love story. Z dużą zawartością dramatu. Tlenu, dramatu. Wydaje się mi, że po prostu film będzie zawierał też wiele wątków takich mrocznych bohatera. Jak widzimy tutaj, oni się na pewno rozstaną później. Coś się stanie takiego przełomowego. Strasznie mroczny był na tym starym motorze, wyglądał trochę jak Batman. Batman z PRL-u chyba. Tak, więc zapowiada się dosyć, no nie, nie chciałbym powiedzieć, że ciekawie, ale dla mnie się nie zapowiada ciekawie. No dla mnie to jest taki film podobny do Sali Samobójców. Znowu ten chłopak siedzi pod ścianą, jest mu smutno. I ma za pazuchą kilka żyletek. Tak. Ale fajnie, że właśnie tego Gierstała teraz się wykorzystuje zamiast już tak oklepanych aktorów, jak na przykład trzy. Bij tramwaj, bo czerwony! Andrzej Hyra, proszę bardzo, jednak jest ktoś znany, jakaś znana twarz. A warto wspomnieć, że jest tutaj pani, która grała niedawno w
filmie Baby Blues, którego nie oglądaliśmy i nie potrafimy się niestety na ten temat wypowiedzieć. I film nosi tytuł Nieulotne. Z mojej strony 3 klapsy. Ja dam im 4 klapsy na dobrą zachętę, także ocena 3,5. Bla bla bla. Dajcie trochę tlenu. What? Jak to co to ma być? To jest na pierwszy rzut oka i właśnie ocenimy zwiastun, w którym jesteś, De Niro. De Faro. TWC. Jestem gotowy, zmotywowany, nie jestem ciągle wściekły, biegnie gdzieś. Wyrzuca książki, wyrzucaj je, po co ci to? Wyrzuć to, niepotrzebne ci to! Budzę rodziców o 4 rano, mamo, mamo, chcę bardzo dobre naleśniczki. No i nie mam naleśniczków, i sobie kup serek. Dobry wybór. A jak? Czy to nowy Forrest Gump? Nie, to Bradley Cooper wcielający się w siebie masło. Nie, wcielający się w rolę typa chorego na... Nie wiadomo co, ma coś w każdym razie z głową. O, i jest Jennifer. Jennifer po wspaniałych przeżyciach na Igrzyskach Śmierci, kiedy chcieli ją polować z łuku, pomyślała sobie, że teraz będzie chorą psychicznie. I bierze zanak w postaci czopków. Od początku wiadomo, że po prostu bohaterowie są sobie przeznaczeni, przez cały film docierają się, tak można tak powiedzieć. Znaczy, może się obcierają. Nie, to nie są obcieracze w tych warszawskich MPK-ach. Chodzi o to, że po prostu mimo przeciwności losu, właśnie te przeciwności losu kształtują tak bohaterów, żeby później byli szczęśliwi. Obtarci. Byli szczęśliwą parą. Widać, że różnią się zdecydowanie, ale łączy ich najważniejsza cecha, czyli choroba psychiczna. Po pewnym czasie nasza Jennifer postanawia zapisać się na kurs tańca dla ubogich umysłowo. I także to jednoczy naszych bohaterów i prowadzi do wspaniałego love story. Przy okazji jest też Murzyn, nie wiem po co tam jest. Tato, chciałam pograć w piłkę. Gdzie dwóch się kusi, tam Murzyn korzysta. To będzie miłosny trójkąt. Czwórkąt właściwie, bo jest tam De Niro też. Daniel, ogarnij się. Mam nadzieję, że po prostu w tym filmie... Przepraszam. Idź się nabij wody, że w tym filmie będzie więcej fabuły, a mniej tańczenia, bo... Nie chcemy już tańca z gwiazdami. Tak. Dziękujemy bardzo. Nie chcemy. Nie chcemy. Marcin gdzieś tam czka jak zażynany świniak, tak więc ja wystawię ocenę. Uzgodniliśmy wspólnie, iż będzie to 5 klapsów. To był pierwszy odcinek na pierwszy rzut oka. Jeżeli ci się podobało, a tak musi być, bo inaczej nie, to przyjdzie. My jesteśmy na pracy, więc uważaj. Kliknij like and share. Marcin, chodź, już trzeba wbić level. Dobrze, już idę.